dobry Państwu, witam wszystkich szlachetnych Polaków. Dzisiaj jest 8 września, Anno Domini 2015. Znajdujemy się w Leśniowie. Leśniów to jest dzielnica Żarek, starego miasta na jurze krakowsko-częstochowskiej, obecnie znajdującego się w powiecie myszkowskim, w województwie śląskim. Drodzy Państwo, tu, gdzie w tej chwili moja żona skadrowała, znajduje się zakon Paulinów, a ja specjalnie i świadomie stanąłem tutaj przy furcie, czy właściwie przy furtce, a to symbolicznej furcie, prawda, bo i tutaj, jak żona pokaże, już na muru nawet nie ma. Prawdziwa furta jest oczywiście w klasztorze, ale wiecie, dlaczego tu stanąłem? Dlatego, proszę Państwa, tutaj z tyłu jest las sejmikowy. Tu kiedyś byłem, Państwu mówiłem, ale ponieważ jako marszałek Sejmu Walnego Konfederacji Generalnej Niepołomickiej Anno Domini 2015 chcemy odpartyjnić Państwo i wprowadzić renesans sejmikowania w Polsce, no to trudno, żebym nie pojawił się tutaj w miejscu sejmikowym, a jednocześnie na pograniczu dwóch państw, drodzy Państwo. Otóż każdy z nas Polaków jest dwupaństwowcem, katolików oczywiście. Z jednej strony jest Polakiem i podlega obecnie państwu, które nazywane jest Trzecia RP, prawda? Podlega też państwu Wenedów, które powołaliśmy w Darłowie. A z drugiej strony podlega, przynajmniej tak by chciała władza świecka, że podlega państwu watykańskiemu, czyli z racji tego, że jest rzymskim katolikiem, podlega państwu oficjalnie uznanemu przez m.in. Trzecią RP, czyli jest obywatelem państwa watykańskiego. Oczywiście ten konkordat nieszczęsny, który w tej chwili obowiązuje, powoduje, że w danym momencie mamy być albo tym, czyli obywatelem Watykanu, albo tym, obywatelem Trzeciej RP. Nie możemy być jednocześnie tym i tym, ponieważ jest konkordat, prawda? I zabrania się Polakowi być w pracy tym, tak, rzymskim katolikiem, masz być w pracy tym, tutaj, prawda? A tym możesz być w klasztorze, czy w niedzielę na mszy. Oczywiście jest to paranoja, głupota i tak się nie da rządzić, drodzy Państwo. Już Pius IX mówił, że konkordat będzie nieszczęście. Owszem, jest, Chrystus powiedział, prawda, oddajcie cesarzowi cesarskie, Bogu co boskie, i to, co często mówi Grzegorz Braun, którego popieramy, mówi się o rozdzielności władzy świeckiej i władzy kościelnej. Czy rozdzielności państwa, byśmy powiedzieli, świeckiego od państwa. Ale jednocześnie, drodzy Państwo, jednocześnie obie te władze przenikają się, prawda? Czyli jeżeli już, to możemy mówić o rozdzielności w jakimś sensie państwowej, czyli jurysdykcyjnej, w jakimś sensie oczywiście, bo tego się nie da czegoś takiego idealnie rozdzielić. Ale z drugiej strony musimy mówić o pewnej współpracy, prawda? Władzy świeckiej i władzy duchownej. Nie da się tej władzy stricte rozdzielić, a jeżeli już się ją rozdziela, to te władze powinny współistnieć, współpracować ze sobą dla dobra wspólnego, prawda? I tak należy rozumieć konkordat jako zgodę, jako porozumienie do współpracy, a nie jako porozumienie do separacji, drodzy Państwo. A niestety w Polsce tak się to rozumie, że jest porozumienie do separacji. Nieprzypadkowo, drodzy Państwo, dzisiaj wziąłem ze sobą książkę. Proszę bardzo, proszę, tutaj nie blokuję, broń Boże. Chociaż to jest to oficjalna ścieżka. Drodzy Państwo, nieprzypadkowo wziąłem książkę Włodzimierza Juliana Korab-Karpowicza, Traktat polityczno-filozoficzny. Książka, która została napisana w trakcie, gdy pan profesor startował na prezydenta. No niestety nie uzyskał wymaganych 100 tysięcy podpisów. Która to książka traktuje generalnie o sztuce rządzenia, byśmy tak powiedzieli. Pan profesor się zainteresował, jakby to powiedzieć, sztuką rządzenia. Sama nazwa, traktat polityczno-filozoficzny. Nie da się oddzielić polityki od filozofii i vice versa, drodzy Państwo. I otóż ja przejdę od razu do rozdziału 6, bo każda wypowiedź profesora jest numerowana. I przeczytam kilka jakby to powiedzieć, stwierdzeń profesora, które pozwolą mi dalej kontynuować tę. Przeczytam Państwu wypowiedzi, które zaczynają się od cyfry 6. Sofokracja to uszlachetniona demokracja. Otóż pan profesor uważa, że demokracja jest ułomna i wadliwa sama w sobie i szczytem byłoby
byłoby posiadać w państwie sofokrację. Jest coś wyższego niż demokracja, oczywiście coś wyższego to jest też arystokracja, czyli rządy najmądrzejszych, prawda? Ale tu sam profesor, nie będę profesor poprawiał, stwierdził, że sofokracja to uszlachetniona demokracja, czyli jest coś takiego jak demokracja uszlachetniona. Czyli w tej demokracji uszlachetnionej rządzą ludzie szlachetni, ludzie, których interesuje los wspólny, a nie tylko los partykularny swój czy wybranej grupy, prawda? Tutaj mówimy tak o partiach politycznych, ruchach partykularnych, czy nawet o egoizmie pojedynczych osób. Podstawową cechą demokracji jest wolność. To mówi profesor w punkcie 6.1. W punkcie 6.11 istotą wolności w demokracji jest autonomia, czyli dany obywatelom zakres, w jakim mogą oni kształtować swoje własne życie jako jednostki, jako grupy. Rodzina, społeczność, lokalna grupa, etniczna grupa, wyznaniowa, całe społeczeństwo. W punkcie 6.12.11 profesor pisze tak. Demokracja totalitarna, której brak wolności, forma tyranii, jest nie tylko paradoksem, ale często spotykanym faktem. Czyli demokracja może być też tyranią, prawda? Krótko mówiąc, demokracja może się przesuwać od tyranii aż do sofokracji, prawda? Cały czas używając słowa demokracja. No, w Polsce w tej chwili jest partiokracja, czy ochlokracja, czyli rządy wybranych grup interesu. Mówimy tutaj o partiach politycznych, o czym coś jeszcze więcej powiem później. 6.2. Demokracja to ustrój polityczny oparty na samorządzie. Tak stwierdził pan profesor. Demokracja to ustrój polityczny oparty na samorządzie, a więc demokracja jest immanentnie związana z samorządnością i z wolnością, prawda? Jeżeli nie ma samorządności, nie ma wolności, to nie można mówić o demokracji. W związku z tym, ponieważ w Polsce nie ma w tej chwili pełnej samorządności, właściwie żadnej nie ma samorządności i nie ma też wolności, więc nie możemy mówić o demokracji. Jest to jakiś system feudalny, rządzony przez grupy interesu, czyli partie, czyli taki feudalny, w którym feudałami są grupy partyjne, prawda? To nie ma nic w związku z demokracją. 6.21. Samorząd to rządzenie sobą, czyli samostanowienie, a to tożsame jest z wolnością. Czyli trzeba samostanowić, prawda? Dlatego nasi przodkowie uznawali na przykład sejmiki ziemskie jako synonim wolności. Nie wyobrażali sobie życia bezsejmikowo. Bez sejmików. Nie wyobrażali sobie ci ludzie, którzy zajmowali się sprawami publicznymi. Z biegiem czasu ta grupa nazywała się szlachtą, czyli ludzie, którzy musieli bronić i którzy musieli rządzić, czy chcieli bronić i chcieli rządzić, to ta grupa nie wyobrażała sobie rządzenia bez sejmików, bo to sejmiki ziemskie uosabiały wolność osobistą, prawda? Z drugiej strony napotykano w jakimś sensie tyranię króla, ponieważ Polska była królestwem, trudno powiedzieć monarchią, bo to była republika z królem, czyli napotykało się z królem i z senatorami i z urzędnikami. Czyli był cały czas w jakimś sensie konflikt oddolny samorządności szlacheckiej z w jakimś sensie tyranią czy rządzeniem despotycznym króla i senatorów, prawda? I to ścieranie się miało miejsce najczęściej na sejmach walnych, gdzie szlachta ucierała prawo, przywileje i inne rzeczy, prawda? Sprawy wojenne, ucierała z królem na sejmach walnych. Dzisiaj tą rolę szlachty przejęły grupy partykularne, bardzo nieliczne, partyjne, to się wodzi z rewolucji francuskiej, bardzo egoistyczne, częściej pochodzenia żydomasońskiego, prawda? I one uzurpują sobie prawo, cały czas uzurpują sobie prawo do rządzenia Polską jako taka neoszlachta, prawda? Oni są oczywiście, nie mają nic związanego ani ze szlachtą, ani z ludźmi szlachetnymi. Wręcz przeciwnie, to są najczęściej ludzie bardzo, bardzo niejasnej proweniencji, prawda? Bardzo niejasnego pochodzenia i bardzo niejasnej, jakby to powiedzieć, moralności czy prowadzenia się, takiego komportamentu, prawda? Nie użyję oczywiście większych epitetów, ale można by powiedzieć, że obecne rządy to są raczej rządy ludzi głupich nad mądrymi, tak byśmy mogli powiedzieć, prawda? Tak delikatnie. 6.22.11. Wolne wybory to takie, w których każdy wolny obywatel ma prawo uczestniczyć, dokonywać wyboru swoich przedstawicieli i być wybieranym. Otóż oczywiście spotykamy się w dniu, w którym jest święto urodzenia Najświętszej Marii Panny, 8 września, drodzy Państwo, w klasztorze Paulinów. Na miejscu państwa, nazwijmy to rzymskokatolickiego, watykańskiego, prawda? Mogę przejść tutaj, już teoretycznie jestem według tych naszych obecnych ateuszy, czy ateistów, czy wyznawców rozdzielności zupełnej, prawda? Jestem w tej chwili obywatelem, który się oddzielił, prawda, władzę świecką od władzy duchownej. Ja jednak pozwolę sobie tu wrócić, bo to, co oni proponują, to jest coś nienormalnego.
I powiem Państwu, że oczywiście jesteśmy w fazie wyborów parlamentarnych. Otóż spróbujmy zdefiniować, na czym polegają te wybory. No, wybory te określiła, zasady tych wyborów określiła Bolszewia, prawda? To znaczy od 1944 roku, czyli manifest PKWN i potem wszystkie te kolejne ordynacje i pewna sukcesja władzy doprowadziły do tej ordynacji, jaką mamy. Na czym ona polega? Ona polega na tym, że jest coś takiego jak ordynacja wyborcza, ale jak Państwo zaczniecie czytać tą ordynację wyborczą czy kodeks wyborczy, to nie doczytacie się, jak wybieramy kandydatów. Doczytacie się, jak się kształtują okręgi, jak się kształtuje, jak się sporządza listy, jak się te listy poparcia, jak się uzyskuje podpisy, ale nic nie znajdziecie w tym kodeksie, jak się wybiera posłów, przedstawicieli swoich. Nic tam nie znajdziecie. No, w związku z tym muszę Państwu pomóc. Otóż wybiera się w ten sposób, że jak już te listy uzyskają pewne poparcie, partyjne praktycznie nie wymagają tego poparcia, a komitety wyborcze wyborców wymagają, na przykład do Sejmu 5 tysięcy, do Senatu 2 tysiące podpisów, czyli jeżeli już uzyskacie, to wtedy te listy w danym okręgu, jak jest 41, tworzy się na zasadzie rób ta co chce, prawda? Czyli pełnomocnik wyborczy danego komitetu i cały komitet wyborczy, który składa się z minimum 15 osób, może je układać dowolnie. Najczęściej robi to szef komitetu, a w przypadku partii szef partii, prawda? I on układa sobie dowolnie tą numerację. Powinno być tyle jest mandatów w danym okręgu, czyli najczęściej to jest 7, 8, 9 mandatów w okręgu wyborczym do Sejmu, bo do Senatu jest jednomandatowe, czyli jest jeden. I nie może być ich więcej jak dwukrotność, czyli na przykład jeżeli jest 9, to 18, prawda? I mówi, ty będziesz był jedynką, ty będziesz dwójką, ty będziesz trójką, prawda? I w ten sposób autokratyczny tworzy się te listy. I Państwo jesteście traktowani jak, no, jak głupcy, bo nie chcę powiedzieć jak idioci, ale to sobie Państwo wybierzcie wersję, bo idziecie i Wam podstawiają te sfałszowane listy. W jakim sensie sfałszowane? No sfałszowane w ten sposób, że najpierw są sondaże, prawda, że prowadzi PiS i Platforma, prawda, reszta to się nie liczy i Państwo macie iść jak te baranki i na te listy wybrać, ponieważ Państwo nie macie się prawa interesować, Wam nie wolno ani w szkole, ani zajmować się polityką, prawda, pamiętacie pana Tuska, infamisa, który powiedział, że nie interesujmy się polityką, róbmy tam, rządźmy i tak dalej, czy pracujcie, prawda? No, w starożytnej Grecji nie byłby to obywatel. Ktoś, kto się nie interesował sprawami publicznymi, nie był obywatelem. No ale widocznie, znaczy dla partii jest to bardzo wygodne, żeby obywatele się nie interesowali, bo oni chcą na zasadzie tego lewaru, o którym w tej chwili mówię, cały czas rządzić tym krajem. Na zasadzie lewaru, bo ich jest zdecydowana mniejszość. Prawdopodobnie, drodzy Państwo, te nazwijmy to tłumy, co sobie partyjnie, zmieściłyby się tutaj na tym placu klasztornym. I ci ludzie rządzą całą Polską, tak? Dlaczego? No bo napisali w ten sposób ordynację, która daje ogromne przywileje, już nie mówiąc o wsparciu finansowym, ale daje ogromne przywileje prawne tym partiom, prawda? Które mogą sobie tam przepisywać listy, ale które przede wszystkim mają określoną strukturę w danym momencie. Mają określoną strukturę, prawda, organizacyjną. Otóż oni mają strukturę, że mają wszystkie te biura poselskie, prawda, oddziały okręgowe, czyli wojewódzkie, powiatowe i tak dalej. I nagle mówią, że w ciągu 3 miesięcy ktoś ma się zorganizować i to zorganizować. To tak jakbyśmy dzisiaj próbowali, proszę Państwa, zrobić konkurencję jakiemuś supermarketowi i mielibyśmy na to 3 miesiące, rozwinąć się w całej Polsce. No jest to nierealne, prawda? Więc mamy cały czas wyścig zawodowców z amatorami i oczywiście można to zrobić, ale trzeba się odpowiednio wcześniej przygotować. 3-4, czego niestety dzisiejsze formacje nie potrafią zrobić, prawda? Oni się organizują tylko w czasie wyborów, to jakby mieli zaćmienie umysłu i w tym momencie już jest zawsze za późno, prawda? Mało tego, oni się dzielą na te grupki, a partie oczywiście podsycają poprzez swoich ludzi, prowokatorów i konfidentów i innych, żeby oni się dzielili. Jaki mamy stan na 8 września anno domini 2000, bo już przechodzimy powoli do tych wyborów, które będą 25 października, święto Chrystusa Króla. Otóż, drodzy Państwo, może jeszcze doczytam jeszcze tylko kilka punktów pana profesora. 6.3 demokracja to rządy obywateli. 6.321 rządy obywateli to samorządność, to istota demokracji. Rządy obywateli, czyli samorządność, to istota demokracji. 6.3221 szeroka partycypacja w rządach wiąże się z rotacją. Politycy w demokracji nie mogą stanowić wąskiej grupy ciągle tych samych osób. 6.323. Rządy dla obywateli oznaczają, że rządy mają na celu dobro wspólne i żaden obywatel nie powinien zostać wyłączony z korzyści wynikających z życia w społeczeństwie. 6.3231. Każde wykluczenie wprowadza do społeczeństwa element tyranii i jest sprzeczne z wolnością, która jest podstawową cechą demokracji. 6.3232. Demokracja nie jest tylko dla ludu, w cudzysłowie ludu, ani tylko dla bogatych, w cudzysłowie, ani tylko dla polityków, medialnych celebrytów, wielkich korporacji czy państwowej biurokracji, lecz jest dla wszystkich obywateli. I nie może pominąć nikogo, a w szczególności osób szlachetnych. Drodzy Państwo, to pisze pan profesor.
Czyli demokracja nie jest dla ludu, polityków, celebrytów i tak dalej i nie może pominąć ludzi szlachetnych. Czyli pan profesor mówi, Leszczyński, masz rację, cały czas apelując do ludzi szlachetnych, że ta polityka i te wybory nie powinny pomijać ludzi szlachetnych, bo ci ludzie szlachetni powinni nami rządzić, a nie kanalie, prawda? Nie głupcy i kanalie, prawda? A niestety system partyjny gwarantuje nam to, drodzy państwo, co 4 lata, że musimy wybrać głupców i kanali. No i tu jest pytanie, czy na pewno musimy? Otóż ja twierdzę, że nie musimy nawet w tej ordynacji bolszewickiej, która w tej chwili obowiązuje. Takim mężem opatrznościowym, drodzy państwo, który pojawił się w tej chwili, jest Grzegorz Braun. Otóż Grzegorz Braun założył komitet wyborczy wyborców, bo ta obecna ordynacja przewiduje 3 formy organizacyjne, prawda, do wyborów. Komitety partyjne, czyli byśmy powiedzieli KP. Zwracajcie, drodzy państwo, na ten przedrostek, na ten początek uwagę, ponieważ to jak zwracajcie uwagę na to, czy spółka jest z OO, czy spółka akcyjna, czy spółka komandytowa, czy partnerska, czy inna. Tak samo tu zwracajcie szczególną uwagę, bo wszystkie listy partyjne, komitety partyjne, to są te komitety zdrajców Polski, prawda? To z definicji tak jest, prawda? Bo oni dla pieniędzy, dla mamony zamienili się w partię i chcą Polaków oszukać. In gremio musimy to traktować, nawet jakby jest partia, bo tych partii jest około 300 w tej chwili w Polsce. Ale gdyby się nawet okazało, że jakaś partia, w co ja osobiście nie wierzę, składa się z kilku osób szlachetnych, to in gremio musimy powiedzieć, przykro nam, ale my was traktujemy wszyscy jako oszuści. Więc ta komitety partyjne odrzucam. Potem są komitety koalicyjne, partyjne. No to jest jeszcze gorsza forma. To znaczy taka forma, w której 2-3 partie są za słabe i zaczynają się łączyć, prawda? Oni mają próg nie 5, tylko 8%, prawda? To jest jeszcze gorsza formuła, bo to oznacza, że to jest taka ni lis, ni wydra, prawda? Dla mamony się potrafią połączyć. No to szczególnie trzeba uważać na te koalicje. No i trzecia forma, którą ustawodawca, czyli bolszewicy, przewidzieli jako taka, żeby tam ludzi podłechtać, że no co chcecie, no przecież możecie startować, to są komitety wyborcze wyborców. Czyli państwo, tutaj czytałem przed chwilą, teoretycznie możecie się organizować, możecie partycypować w wyborach jako niepartyjni w postaci komitetu wyborczego wyborców, organizując co najmniej 15 osób, zbierając najpierw 1000 osób poparcia dla tego komitetu, prawda? A później dla każdej listy z tych 41 okręgów 5000 na posła i 2000 na senatora, tak w skrócie. Reasumując, jest to trudne zajęcie, tym bardziej, że władza mówi, no organizujcie się po 15 osób. W związku z tym, gdyby tak wszyscy zaczęli się organizować lokalnie, to tych grup byłoby kilkadziesiąt, jak nie więcej, i tak jest. W tej chwili z tego, co ja wiem, minął termin bodajże wczoraj czy przedwczoraj, 5, zgłaszania tych komitetów wyborczych, wyborców między innymi, i jest ich ponad 50 w każdym razie, bo tam są i partyjni, bo w sumie jest około 100, prawda? Więc drodzy państwo, już podzielono Polaków, prawda, na te komitety i teraz państwo macie dyskomfort. Na kogo z tych 50 KWW, dobra, ja już zdecydowałem, na partię nie zagłosuję, bo to oszuści i zdrajcy i złodzieje, tak? No to wiadomo. Na koalicję nie zagłosuję, bo to zdrajcy, oszuści i złodzieje. No to wiadomo. Zostaje mi tylko KWW, ten przedrostek. KWW, to jest bardzo ważne, trzeba to rozpoznawać, KWW. Ale na kogo? Tam są najlepsza Polska, piękna Polska, dobra Polska i tak dalej, prawda? Bo tam farbowane listy, często wydelegowane przez partie, też założyły te pseudo, znaczy te niezależne komitety, a tak naprawdę pseudopartie, prawda? Czy kryptopartie, trzeba uważać. W związku z tym, jak państwo prześledzicie, ja proponuję, żebyście wszyscy, może ja zrobię taki program, w którym omówię większość z tych ruchów, nie znajdziecie takiego, który by wam odpowiadał. No bo jak ktoś idzie do sklepu, czy kupuje samochód, to mniej więcej według własnego upodobania. Kim my jesteśmy? Ano, Polak katolik, których jest u nas między 70 a 90% jeszcze, powinien wybrać ruch katolicki, prawda? No partie z definicji niby są katolikami, prawda? Ale oni są takimi katolikami w niedzielę tylko, prawda? To są partie. Oni w normalne dni nie są katolikami i to wam państwu gwarantuję. Prawda? Pan Kukiz też mówi, że trzeba religię ze szkół wyprowadzić, więc oni się sami eliminują, drodzy państwo, na tych ludzi, którzy tak myślą, nie wolno głosować, którzy nie uważają, to chcą rozdzielić państwu myślenie, prawda, duchowe od doczesnego. Tak nie można rządzić. W związku z tym odpadają wszystkie ruchy, które nie akceptują katolicyzmu. I drodzy państwo, tak dobrze przefiltrujecie, zostaje wam komitet wyborczy wyborców Grzegorza Brauna, szczęść Boże. On jest klarownie zdefiniowany. Bo jest komitet wyborczy wyborców, czyli nie jest partyjny, nie partykularny, czyli nie jest to, są złodzieje, oszuści, prawda? I głupcy, bo tak musimy jeszcze to powiedzieć, prawda? Czyli nie wybieramy kanali i mało tego, oszustów, którzy chcą nas oszukać, taką ustawkę robią wyborczą, prawda? Pan Kaczyński ustawi sobie swoje listy, prawda? Pani Kopacz sobie ustawi swoje. PSL, czyli ta najgorsza frakcja partyjna, która po 44 uwłaszczyła się na ziemiaństwie,
i trzyma ziemię i lasy, prawda, swoje, prawda, bolszewicy czy neobolszewicy stricte, czyli SLD i tak dalej, swoje, wszyscy zrobią ustawkę i mówią, no może się Polacy w te trzy kubki zabawią, a Polacy powinni powiedzieć nie, tak jak z referendum. Nie gremialnie, powinniście państwo gremialnie. Ja, Wojciech Edward Leszczyński, powaga rodu Leszczyńskich, proszę was, nie głosujcie na partię. Każdy, kto głosuje na partię, głosuje na zdrajców Polski, prawda? Więc na kogo zagłosować? No tu już nie mogę tak stricte namawiać państwa, że musicie zagłosować na KWW Grzegorza Brauna, szczęść Boże, ale proszę i apeluję. Drodzy państwo, jeżeli my rozproszymy swoje głosy i nie zmówimy się na złość bolszewikom, tym partiom, że zagłosujemy pewnego dnia na jedną listę, mało tego, poprzemy wcześniej tą listę, gdzie akurat tutaj, w tej fazie, można popierać więcej list, bo w akcie głosowania już nie można kilka głosów oddawać na różne, ale w akcie poparcia możecie państwo to zrobić i oczywiście apeluję jeszcze do 15 czy do 17 czas popierania tych list, więc poprzyjmy listy Grzegorza Brauna, te listy w tych okręgach wyborczych, do Sejmu szczególnie, no ale do Senatu też, że państwo, to później zdecydujmy się, umówmy się jako Polacy, umówmy się, nie rozdzielajmy tych głosów na tych wszystkich, którzy spróbowali nas podzielić, bo oni są tak jak w tych referendum, zauważyliście państwo, nasza fundacja, czyli moja i żony, Fundacja im. Króla Stanisława Leszczyńskiego Quo Modo, była jako jedna z niewielu przeciwko JOW-u, prawda? Przeciwko JOW-u. Sprawdźcie to państwo. Wejdźcie sobie na YouTube, na Fundacja, czy Quo Modo TV. Sprawdźcie sobie, jakie było na stanowisku. Większość za pieniądze prawdopodobnie okrężną drogą tej władzy, jako niby niezależni, namawiali państwa, zagraj w te trzy kubki, prosimy, zagłosuj na JOW-y. Państwo zachowaliście się godnie, za co strasznie dziękuję, prawda? Strasznie dziękuję. Nie daliście się oszukać, ale to była pierwsza próba. Druga próba będzie 25 października, kiedy przyjdą, powiedzą, głosujcie na tych oszustów, złodziei, prawda, na te listy partyjne. A państwo patrzycie. Komitet partia? Odrzucam. Tylko KWW mnie interesuje. Miejmy nadzieję, że na tych listach krajowych będzie komitet wyborczy, bo to nie jest pewne, bo trzeba co najmniej w 50% okręgach zbierać po prostu podpisy, żeby być listą krajową, żeby wszędzie w Polsce był komitet wyborczy wyborców Grzegorza Brauna, ale ja życzę i wierzę, że tak będzie, drodzy państwo. W związku z tym szukajcie i macie wszystko, tak? Macie ruch niezależny. Dlaczego niezależny? Bo Grzegorz Braun zgodził się, że jego kandydaci będą wybierani w sposób wolny, sejmikowy. To znaczy, będzie w pewnym momencie zebranie i największa ilość głosów poparcia spowoduje, że ten jest na jedynce. Mniejsza ilość poparcia, dwójka. I tak dalej, drodzy państwo. To jest jedynie, byśmy powiedzieli, demokratycznie, jedyna demokratycznie ustalona lista wyborcza. A skoro ona jest demokratyczna, to ona gwarantuje demokratyzm w Sejmie. Mało tego. Pan Grzegorz Braun obiecał, że nie będzie żadnej dyscypliny partyjnej innej stosował. Oczywiście partyjnej w cudzysłowie, bo to nie jest ruch partyjny, ale takiej dyscypliny, nazwijmy to, wyborczej, prawda, że on tu, no, ja was wprowadziłem, ja wam pomogłem, ja was dałem na listy, oczywiście tak do końca nie jest, a w związku z tym wyróbcie tak, jak ja wam powiem. Drodzy państwo, poseł musi być osobą wolną. W tej chwili ostrzegamy wszystkich posłów, tych kandydatów, że my na Sejmie Walnym w Niepołomicach już jasno sprecyzujemy, że każdy poseł, kto wejdzie do Sejmu, a nie rzuci legitymacji partyjnej, ale będzie ukrywał, że jest zależny i będzie respektował dyscyplinę partyjną, z automatu zostanie bardzo szybko infamisem. Objęty zostanie infamią. Już w grudniu prawdopodobnie zostanie objęty infamią. My nie będziemy tolerować dalej. Tu pamiętacie państwo, jeszcze w Łęczycy powiedziałem, nie zmienia się koni w trakcie przeprawy. Nie dajemy posłom, tylko apelowaliśmy, żeby rzucili i żaden z nich nie rzucił. Dalej wyznają te dyscypliny i tak dalej. Tak z PiS-u, jak i z Platformy. Nowi posłowie, jacy by nie weszli, oczywiście ja mam nadzieję, że wejdą posłowie przede wszystkim, czy wszyscy z Komitetu Wyborczego Grzegorza Brauna, ale gdyby tam się jeszcze, bo oczywiście ich rodziny będą głosować i znajomi, będą głosować na te partie typu Platforma, PiS czy tam PSL, bo wiadomo, że mają z tego profity, więc jeżeli oni się tam dostaną, to ostrzegamy ich i napominamy. Nie kandydujcie, żebyście potem nie byli zdziwieni, jak zostaniecie im objęci infamią, a to jest straszna kara. Zauważyliście, że Sejm Walny ma moc sprawczą i zaczynają ci, tym ludziom się nie wieść, tak? Bo to nie jest kara taka bezpośrednia, prawda? Jakaś kara finansowa, czy to jest jakaś kara kryminalna. Nie, nie. To jest kara polegająca na totalnym ostracyzmie Polaków. Nie będziemy dalej szanować posłów, którzy w majestacie prawa zdradzają Polaków i swoje ziemie, z których posłują. Nie możecie tego robić, prawda? Więc albo sobie wynegocjujcie wtedy, już w tej chwili, że owszem, jesteście na listach partyjnych, ale jeżeli wejdziecie do Sejmu, jesteście niezależni i wolni, prawda? Jeżeli tego nie sobie nie wynegocjujecie i będziecie na pasku, na smyczy tych partii, to będziecie infamisami, więc od razu przestrzegam i ostrzegam. Ale wracam do listy Grzegorza Brauna. Drodzy państwo,
głosujmy na tą listę, głosujmy na tych kandydatów. Oczywiście zaangażujmy się jeszcze na tym etapie w ramach współpracy z pełnomocnikami okręgowymi, którzy kandydaci na posłów i senatorów byliby najlepsi. W związku z tym apeluję i proszę, organizujcie Państwo sejmiki, organizujcie Państwo sejmiki, organizujcie Państwo sejmiki na swoich ziemiach, prowincjonalne, powiatowe, grodzkie, gminne, a nawet wiejskie. Organizujcie, drodzy Państwo, się w sejmiki. Nieważne na sejmiku, jaki to jest sposób działania. Ano taki, że zgromadzicie się, wybieracie sobie danego marszałka zgromadzenia, to co zgromadzenie powinien być nowy marszałek, żeby nikt tego nie mógł przejąć i ustanawiacie pewne zasady, prawda, czy oceniacie to, co robi rząd i tak dalej i wysyłacie w postaci dezyderatów, petycji i tak dalej. Sejmik. A ktoś powie, a na jakiej podstawie? A no to właśnie ja Wam Państwu pokażę, na jakiej podstawie. Proszę bardzo. Bo tutaj żona dobrze to skadrowała. Dobrze widać, czy przybliżyć? Dobrze. Proszę Państwa, to jest konstytucja, sejmiki, prawo uchwalone dnia 24 marca 1791 roku. Otóż ta konstytucja, przed konstytucją 3 maja, w sposób prawny, czyli prawa stanowionego, regulowała sposób, jakbyśmy powiedzieli, ordynacji wyborczej. Pierwsza nowoczesna ordynacja wyborcza na świecie. Druga to jest 3 maja o formie rządów, a trzecia jest sejmy, bo to jest konsekwencja. Bo jak były sejmiki, to wiadomo, że były sejmy. Tak? Były dwa typy sejmu. 13 maja 1791 roku, czyli 10 dni po konstytucji 3 maja. Proszę Państwa, ta z kolei ustalała, jakie są typy sejmu, że są typy zwyczajne i co 25 lat są nadzwyczajne. W związku z tym namawiajmy wszystkich, wysyłajmy petycję do prezydenta Dudy, etc., żeby w przyszłym roku, gdzie wypada rocznica, nie rocznica, tylko przypada kolejny rok, w którym trzeba by starą konstytucję zmienić, bo konstytucja przestaje obowiązywać, tak, według tej formuły. Czyli nie obowiązują stara konstytucja, bo jest rok 2016, a pierwszy rok, który miała być zmiana konstytucji, był 1816. Oczywiście wtedy były rozbiory, ale ta konstytucja obowiązuje. My, jako Sejm Walny Konfederacji Generalnej Niepołańskiej, ją respektujemy i ją szanujemy, drodzy Państwo. Prawda? I każdy prawdziwy Polak powinien wszystkie konstytucje Sejmu czteroletniego respektować. Natomiast powoli powinien kontestować wszystkie całe ustawodawstwo rządów PRL-u, czyli rządów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rządów III RP. Co najwyżej może szanować jeszcze drugą Rzeczpospolitą, która... No w jakim sensie nawiązywała do pierwszej Rzeczypospolitej, czyli najjaśniejszej Rzeczypospolitej. My natomiast wprost mówimy, nas interesuje cały dorobek konstytucyjny Sejmu czteroletniego i na ten dorobek się powołujemy, ponieważ już w tej chwili tworzymy pewien alternatywny Sejm, prawda? Państwo nie musicie tego Sejmu traktować poważnie, tego Sejmu na wiejskiej, bo oni was oszukują od samego początku, was, nas. Dlatego jest tworzony drugi Sejm i chciałbym zaproponować już teraz wszystkim posłom i senatorom, którzy startują, czy kandydatom na posłów i senatorów, którzy startują z listy Grzegorza Brauna, o ile oczywiście jeszcze dogadamy się i z panem Grzegorzem, że będzie ta zgoda, tak? A nie chciałbym tutaj jakby być tutaj człowiekiem, który bez uzgodnienia to robi, ale chciałbym zaproponować coś takiego, żeby ci posłowie, przynajmniej dwóch z tej listy, prawda, na pierwszym i drugim miejscu, ich senatorowie, uczestniczyli w Sejmie Walnym, żeby z automatu, czyli nieważne, czy oni się dostaną do Sejmu na wiejskiej, żeby z automatu stali się posłami Sejmu Walnego, prawda? My uznajemy w każdym razie, ja deklaruję się jako marszałek, uznaję tych posłów, czyli posła na miejscu pierwszym, drugim, a być może i trzecim, prawda, a być może i dalszych, zobaczymy, i posła, czyli kandydata na senatora, mówimy to o kandydatach. Ja ich, w tych oficjalnie zgłoszonych do PKW, traktuję jako oficjalnych posłów na Sejm Walny do Niepołomic 3 września, drodzy Państwo. Powoli kończę, jakby moja żona jeszcze tutaj pozwoliła, żebyśmy tutaj pokazali dokładnie, gdzie jesteśmy, drodzy Państwo. Zapraszam Was do zwiedzania, że tak powiem, Leśniowa i klasztoru Paulino w Leśniowie. Drodzy Państwo, jest to miejsce, w którym jest nowicjat księży Paulinów i dzisiaj akurat było przysięganie profesji zakonnej, czyli po obu czynach, po roku, nazwijmy to nowicjatu, jest 9 miesięcy. Jest 9 miesięcy, prawda? 9 miesięcy równo, a tak, bo to jest 9 miesięcy jak ciąża, to jest taka symbolika, prawda? I w dzień urodzin Najświętszej Marii Panny, czyli po 9 miesiącach wchodzą w profesję. Dlaczego to mówię? No bo dzisiaj było to te ślubowanie tej profesji, czyli takie narodziny prawdziwych księży czy ojców Paulinów, ale jednocześnie oni przysięgali na konstytucję zakonu, drodzy Państwo, konstytucję, prawda? Czyli ta terminologia konstytucji
obowiązuje w świecie zakonnym, prawda? Oni, chodźmy jeszcze troszkę dalej, oni ślubowali na konstytucję zakonu Paulina. Proszę Państwa, ja bym chciał, żeby Polacy powoli budzili się i nie dali sobie wmówić, że mamy jedną konstytucję, bo cały czas ta narracja jest, prawda, że mamy jakąś konstytucję. Ta konstytucja de facto jest z 97 roku, którą napisali m.in. pan Aleksander Kwaśniewski i tak dalej, prawda, to była konstytucja, no taka pookrągłostołowa, prawda, która gwarantuje monopol rządzenia przez partię, a właściwie przez okrągostołowców, a tak naprawdę przez bolszewików, gwarantuje przywileje, prawa nabyte przez ludzi, którzy zhańbili się, prawda, w czasie 1944-1956, prześladując polskich patriotów, Polaków, daje przywileje Żydokomunie, daje przywileje Żydom i tak dalej, i tak dalej. Polacy nie są u siebie, drodzy Państwo. I tak na koniec, bo mądrej głowie też posłowie, Państwo wiecie, o co mi chodzi. I na koniec jeszcze jedna kwestia. Oczywiście pojawił się w Polsce problem imigracji. Drodzy Państwo, trudno, żebym ja od razu się wypowiadał na temat imigracji, natomiast powiem w ten sposób. Tym bardziej są nam potrzebni mądrzy ludzie do rządzenia. Tym bardziej, prawda? I każda ziemia powinna poprzez Sejm ich wyrażać, czy sobie życzy, czy nie życzy pewnych rzeczy, między innymi imigrantów. Ale o co to chodzi? Chodzi o to, że islam już kilkakrotnie atakował Europę. Dlaczego islam, państwa islamskie czy arabskie nie za bardzo mogą żyć bez siły, ale tutaj zdziwię Państwa, nie tej wykwalifikowanej, tylko niewolniczej. Pamiętacie Państwo przed Mieszkiem, ilu Wenedów pracowało jako siła wyrobnicza, jako niewolnicy w świecie, bo oni uznają, nie uznają tak jak my pracowników najemnych, tylko oni idą, oni nie robią maskirowki, prawda? U nas się robi maskirowki, że ktoś pracuje za 1200 i to nie jest niewolnik. No, oczywiście to jest niewolnik, ale niby nie jest, natomiast w świecie arabskim oni mają świat feudałów i niewolników. Im zależy na niewolnikach europejskich, szczególnie z krajów wschodnich, czyli Polaków, Wenedów, prawda, Lachów, Lechów, bo my dawaliśmy wartość dodaną. To byli najcenniejsi, tak jako niewolnicy w Rzymie, tak i w krajach arabskich, prawda, w Egipcie i tak dalej. W związku z tym inwazja na Europę, która jest dokonywana sukcesywnie, pamiętamy ostatnio za czasów Jana III Sobieskiego, niby dotyczyła zachodu Europy, ale tak naprawdę pamiętamy, ile Turcy, ile wojen było z Turcją, która chciała po prostu ogarnąć Polskę, prawda? Tu chodziło, ile brano w Jasyr, prawda? Jak cenna była, jak powoli zaczyna docierać na nasze ziemie, drodzy Państwo. I tu nie chodzi o jakieś kwoty imigracyjne, prawda? Ja się nie będę w tej kwestii wypowiedział, bo od tego są ludzie. Nie będziemy chleba zabierać ludziom rządzącym, posłom, senatorom, prezydentowi i tak dalej, którzy mają to wszystko opanować. Ale żeby tak było, musimy co? Musimy się samorządzić, żeby była przynajmniej demokracja, bo w tej chwili mamy feudalizm, prawda? Czytałem wypracowania pana profesora Karpowicza, że była demokracja, muszą ludzie czuć się samorządni u siebie. A czy my czujemy się samorządni? No nie, bo możemy co 4 lata iść i jakiś krzyczyk postawić. To nie ma nic wspólnego z samorządnością. Samorządnie wtedy, jeżeli tutaj do lasu sejmikowego w Żarkach, byśmy poszli jako obywatele tutaj Żarek czy powiatu myszkowskiego i tu stanęli i wypowiadali się, prawda? Coś się, dzisiaj to powinno być inaczej, powinien być dom sejmikowy, powinny być miejsca, gdzie się wypowiada, powinna być mównica i tak dalej, i tak dalej. Ale tam, gdzie nasz głos jest słyszany, a nie za 4 lata możemy jakiś krzyżyk na głupio zadane pytanie, prawda? Lub przedstawionych nam kandydatów na posłów i senatorów w sposób partyjny. Wiemy, że są głupcy, że są bierni, mierni i my mamy na nich głosować, żeby autoryzować, drodzy Państwo. Zostają dwie możliwości. Albo bojkot, albo, do czego nie namawiam, albo głosowanie, tutaj bym raczej zaapelował aktywność, o straszną aktywność. Nie zachowajmy się tak w referendum pasywnie, tylko aktywnie. Pokażmy rządzący, bo referendum pokazało czerwoną kartkę, prawda? Ale oni nic nie zrozumieli. Ani PiS nic nie zrozumiał, ani Platforma kompletnie nic nie zrozumieli. Kompletnie nie zrozumieli. Dalej będą twierdzić, że oni mają jakieś prawo do rządzenia, a przecież są uzurpatorami, wiemy o tym. W związku z tym musi być za tą czerwoną kartką następny akt czerwonej kartki i kolejny, i kolejny, i kolejny, drodzy Państwo. Z tym, że musimy się skoncentrować bardzo precyzyjnie na głosowaniu na jedną listę poparciu. Nie, że Polacy się teraz rozdzielą. Czy macie Państwo w odpowiedzi na inwazję islamu lepszą listę niż Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brana, szczęść Boże? Czy macie Państwo lepszą? Każdy inny Wam powie, tak, on jest, ale właściwie to by za rozdziałem był Państwa od Kościoła, on powinien wyprowadzić religię ze szkół. Każda inna lista, drodzy Państwo.
Więc każdy Polak katolik nie ma za bardzo wyjścia. Przynajmniej ja, a listy są już porejestrowane, nie widzę, bo bym wam zarekomendował. I możecie na końcu zwalić na mnie, powiedzieć: panie Leszczyński, pan nam rekomendował listę Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna, na szczęść Boże. Pan nas rekomendował. Tak, ja ryzykuję swoim nazwiskiem, swoim rodem. Tak, drodzy państwo, ja, bo ktoś to musi zrobić. Ja rekomenduję. Głosujcie w przyszłości, a na razie popierajcie listę Grzegorza Brauna, na szczęść Boże. To jest jedyna szansa dla Polski. Sam Grzegorz Braun jako mąż opatrznościowy, ale przecież to nie jest kandydat na prezydenta. To jest tylko kandydat albo na posła, albo na senatora. W związku z tym patrzmy oczywiście na ręce tym komitetom, jak te sejmiki się tam odbywają, prawda? Że rzeczywiście są wybrani najszlachetniejsi. Jeżeli są wybrani najszlachetniejsi, głosujmy. A jeżeli nie jesteście państwo pewni, no to zasiągnijcie informacje albo obserwujcie nasz portal na YouTubie, czyli Sejm Walny TV, i nawet przed samym końcem, przed samymi wyborami 23, 24, no 4 już nie możemy, wiadomo, ale 22, 23 jeszcze zarekomendujemy, tak? To my państwu podpowiadamy, nie media, nie sondażownie, bo już w tej chwili zaczęło się oszustwo poprzez sondażownie. To jest pierwsze oszustwo wyborcze, gdzie sondażownie sugerują państwa, że PiS ma jakieś 30-40. PiS ma według mnie 1%, Platforma ma 1% i reszta ma 1%. Bo tyle oni zasługują na poparcie. Nic więcej. Natomiast te sondażownie nakręcają, żeby państwa łatwiej oszukać, prawda? Nie dajmy się jako Polacy oszukać, drodzy państwo. Nie dajmy się oszukać. Bardzo jeszcze raz proszę, zaangażujcie się, szczególnie ci, którym leży na sercu dobro Polski, zaangażujcie się w te wybory, zaangażujcie się w obserwowanie, prawda, analizowanie, i przynajmniej zaangażujcie się w rekomendowaniu czy nakłanianiu innych do spójnego działania. Bo władzy bolszewickiej, podzielonej w te partie, oczywiście PiS to ta sama moneta co Platforma, tylko druga strona, czyli awers, rewers, prawda, i tak dalej, to jest jedno to samo. Tu podział jest zupełnie gdzie indziej. Podział jest na ludzi mądrych i na ludzi głupich. Ludzie głupi to wszyscy są ludzie w partii. To zresztą wiemy, drodzy państwo. Myśmy to przerabiali za PZPR. My już nie przerabiajmy tego. To jest dziedzictwo rewolucji francuskiej. Na początku to byli Jakobini, to byli bandziory i Moresy, prawda? Potem oni się troszeczkę ucywilizowali, ale to są ci sami ludzie. To są ludzie ideologii. To nie są ludzie, którzy się pochylą nad problemem dobra wspólnego. Nie ma takiej możliwości, bo sama partia mówi, że to jest ruch partykularny. Ona mówi wprost, ja jestem oszustem, tak? Bo interesuje mnie dobro partykularne, mnie nie interesuje dobro wspólne. Bo gdyby mnie interesowało dobro wspólne, to bym popierał sejmikowanie, a nie ruch partykularny partyjny. Nie będziesz wiernie dwom panom służył. W związku z tym taki członek partii służy szefowi, prawda? I jeszcze na koniec, drodzy państwo, bardzo ważna rzecz. Ile mam, żonę, jeszcze czasu? Już idzie następne. Aha, już idzie następny. Czyli przekroczyłem już pół godziny, a zadeklarowałem się, że będę pół godziny mówił, ale to powiem państwu jeszcze. Drodzy państwo, obecny ustrój Polski, myślę, że większość się musi ze mną zgodzić. Musi się zgodzić, no bo to są fakty, tak? Ja spróbuję ocenić fakty. Mamy wybory do samorządów sfałszowane, więc samorządy są sfałszowane. Gdyby były sejmiki, załatwiają wszystkie deputacje, czyli między innymi do burmistrza, rady miejskiej, prawda, rad powiatowych, starosty, no i sejmików wojewódzkich. Te sejmiki wojewódzkie największe zamieszanie wprowadzają, bo wydaje się, że w Polsce są sejmiki. No są to komitety partyjne, nie oszukujmy się, prawda, bo jak w samorządach zdobyliśmy te sejmiki, to władza sfałszowała i odbiła nam po prostu z powrotem na rzecz partii te sejmiki wojewódzkie. To są komitety partyjne, prawda, i to są jedne wybory, nie wiadomo dlaczego oddzielne. Kolejne wybory oddzielne to do Europarlamentu, prawda, i trzecie wybory właśnie mamy w tej chwili do posłów i senatorów. Te wybory są podzielone. Gdyby były sejmiki ziemskie, one by już delegowały swoich, pilnowałyby. Obecny system nie powoduje rozliczenia. Czyli ten system sejmikowy powodował, że raz w roku musiał tu przyjść sejm, każdy urzędnik, bo to nie tylko poseł, ale urzędnik typu burmistrz, typu prezes sądu, prawda, typu szef policji, i złożyć sprawozdanie takiemu sejmikowi. Albo dostawał absolutorium i rządził dalej, albo nie dostawał i wypadał, prawda? Dzisiaj nie ma tego systemu. Ale do czego zmierzam? Jaki mamy system? Mamy system, drodzy państwo, sejm partyjny, tak? Mamy system senat partyjny, prawda? Mamy system prezydent, prawda? I wszyscy mówią, no mniej więcej taki mam, niby samorząd, prawda? Gdzie na samym dole jeszcze w miarę jest samorządnie, ale już od szczebla starostwa partie bezczelnie fałszują, prawda? Utrudniając konkurowanie, bo tam też jest dokładnie ten sam problem, prawda? Że jest 3 listy partyjne lokalnie i 30, czy 15, czy 8 list niezależne niby, prawda? Podzielone, gdzie ludzie rozpraszają swoje głosy. Specjalnie to robione jest oczywiście, no i nie ma szans praktycznie. A jak są szanse, bo ktoś wygrywa, no to się fałszuje, prawda?
Nie ma żadnej kontroli, bo wybory są tajne, urnowe i tak dalej, drodzy Państwo. I każdy powie, no taka struktura. Nie, otóż Państwo, nie kończy się tak. Pamiętacie Państwo, że takiego komitet centralny partii. Otóż u nas nad Sejmem, Senatem i Prezydentem są komitety centralne partii. Jakie to są komitety? No to są akurat te komitety, które są w Sejmie i które trzymają na lejcach tych wszystkich posłów, prawda? Czyli obecnie mamy Komitet Centralny Platformy Obywatelskiej, Komitet Centralny PiS i Komitet Centralny. I to jest nad prezydentem. Dlaczego mówię nad prezydentem? No bo jeżeli prezydent wywodzi się z jakiejś frakcji, no to nad nim jest ten Komitet Centralny. Obecnie nad prezydentem jest Komitet Centralny PiS prawdopodobnie, z którym pan Duda, no przynajmniej musi się trochę liczyć, prawda? On się niby zerwał ze smyczy, złożył legitymację, tak jak Komorowski, ale wiadomo, że jest z opcji PiS. Przedtem był Komitet Centralny, nad prezydentem było PO. Ale generalnie, jakbyśmy nawet powiedzieli, że prezydent jest niezależny, to między prezydentem a Sejmem i Senatem znajdują się komitety centralne, prawda? Gdzie posłowie i senatorowie muszą słuchać swoich komitetów centralnych. Pan Brown nazywa Politbiura, prawda? I to oni wydają dyspozycje, jak posłowie i senatorowie mają głosować. Drodzy Państwo, ten szczebel jest nieformalny, on jest niekonstytucyjny. Ale przecież wszyscy Państwo wiecie, że on funkcjonuje, tak? No pytam się, czy wiecie, że funkcjonuje coś takiego jak komitet centralny? To znaczy szef partii plus jego tam kamaryla, prawda? Która decyduje, kto ma być w partii, kto ma być wyrzucony i tak dalej, prawda? Kto ma być na liście w ogóle wyborczej, a kto ma być jedynką, dwójką i tak dalej. Jaka tu jest rotacyjność, to co proponuje pan Karpowicz? Żadnej rotacji nie ma. Stare wygi ciągle rządzą, drodzy Państwo. Dlaczego? Bo nie ma sejmików. Czy idzie to zmienić? No idzie zmienić w jakim torem, do czego dąży. Pierwszy tor to jest taki, że tworzymy alternatywny Sejm i Senat, prawda? I wybieramy Radę Regencyjną i wybieramy w przyszłości króla. I to jest system alternatywny, którego my powoli rozumiemy i go akceptujemy, a tamten nie akceptujemy, nie szanujemy i mówimy, wy jesteście uzurpatorzy. A drugi system to jest po prostu przejęcie władzy na ich warunkach, prawda? Czyli popieranie Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna, przejęcie Sejmu, przejęcie Senatu, przegłosowanie mądrej konstytucji, prawda, w przyszłym roku i zmianę zasad po prostu wyborczych na wprowadzenie sejmików z powrotem, czyli jakby nowelizacja konstytucji z 24 marca 1791 roku o sejmikach i z 13 maja 1791 roku o... No bo oczywiście trzeba unowocześnić, prawda, te ustawodawstwo. I to jest nawiązanie do naszej królewskości. Powołanie oczywiście, elekcja króla i to by się zamknęło, prawda? I zapomnienie, że kiedykolwiek były w Polsce systemy partyjne, partykularne. Bo to jest nic dobrego. Ci ludzie wiodą nam nieszczęście i na utratę majątków, na utratę czci, prawda? I tak dalej, i tak dalej. No, jeżeli Państwo nie chcecie utracić swoich majątków, jeżeli Państwo chcecie być dalej bezrobotnymi, jeżeli dalej Państwo chcecie być wegetować, no to głosujcie na partię, tak? Ja nie mogę Wam tego zabronić. Natomiast każdy, kto uważa, że można coś zmienić poprzez lepsze rządzenie, niech głosuje na Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna, szczęść Boże. Drodzy Państwo, nieudolne i złe rządzenie jest bardzo drogie w efekcie. To, że my jesteśmy dzisiaj w takiej sytuacji, to jest wynikiem złego rządzenia. A dlaczego jest złe rządzenie? Bo jest źle wybierani są nasi przedstawiciele do Sejmu i tak dalej, a w konsekwencji do rządu, prawda? Bo ja nie powiedziałem jeszcze, mamy Sejm, Senat, oczywiście mamy jeszcze rząd, prawda? Który się wyłania z tego. Rząd, prawda? Ale on jest de facto pochodną Sejmu i Senatu. I tam mamy ludzi, kacyków partyjnych, którzy potem obsadzają te spółki. Czyli mamy cały system rządów partyjnych, partykularnych. Dla dobra jakiego? Partyjnego. A jak powinno być? Dla dobra wspólnego. Czyli zamiast rządów dla dobra wspólnego, mamy rządy dla dobra partyjnego. I cały czas wciskają ciemnotę Polakom, tak pan Kaczyński, jak i pani Kopacz i reszta tych szefów partii, że oni dbają o dobro wspólne, dbając o dobro indywidualne. No to jest bez sensu. To jest oksymoron. Tu każdy filozof to obali, powie, to jest nierealne. Bliższa koszula ciału. Drodzy Państwo, po wyborach niepotrzebne są nam partie, a przed wyborami wystarczą komitety wyborcze, więc po co nam partie? Sam fakt, że ta partia chce być po wyborach, powoduje, że ona będzie manipulowała posłami. Więc to powinno dać sygnał, że nie powinniśmy głosować za partiami, bo ta partia chce po wyborach mieć swoją siedzibę, świec swojego szefa, który będzie tu przywoływał. Ty, słuchaj, jak ty głosowałeś? Za to, że nie respektowałeś dyscypliny partyjnej, masz karę. Drodzy Państwo, karę za to, że ktoś odważył się być mądrym, odważył się być wolnym posłem, jest kara. Do czego myśmy doprowadzili? W związku z tym kończę już i powiem tak, powagą rodu Leszczyńskich, drodzy Państwo, zastanówmy się, czy nie możemy zmienić tego w najbliższych wyborach. Ja jeszcze raz rekomenduję popieranie w tej chwili, ale to naprawdę bardzo aktywne, szukanie w internecie, kto jest pełnomocnikiem, składanie podpisów, wysyłanie tych pełnomocników,
czy okręgowych tam komitetów wyborczych, list poparcia Komitet Wyborczy Wyborców Grzegorza Brauna, szczęść Boże. A 25, drodzy Państwo, zmówiajmy się już teraz, żeby nie było za późno. Zostawmy te wszystkie ruchy partykularne. Nawet zmuśmy ich do tego, żeby się przyłączyli do pana Grzegorza Brauna i zagłosujmy wszyscy jak jeden, patrioci, na tą listę, prawda? A gdy coś się nie uda, pretensje do mnie. Dziękuję, szczęść Boże. Módlmy się. Boże, Ty pokrzepiłeś swój Kościół najświętszym sakramentem. Napełnij go radością Świętego Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która dla całego świata stała się nadzieją i uszczerbką zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Wspominając na końcu, ale w naszym sercu, jak bardzo uwielbiamy naszego wspólnego
Chcielibyśmy podziękować za Jego obecność. Podziękować za wszystkie chwile, które z Nim mogliśmy tutaj spędzić. Chcielibyśmy podziękować przede wszystkim za Jego entuzjazm i radość, jaką nas zarażał, a jaką nam się nieustannie udzielał. Za wsparcie w pracy, za modlitwę, za przykład życia, za chęć podjęcia się zorganizowania wielu inicjatyw, które by z Ciebie łatwiej nie doszłyby do skutku, ale albo byłyby o wiele prostsze. Dziękujemy za wszystko i będziemy pamiętać o Tobie w modlitwie. Dziękujemy także za przybycie Piotrka Bryłki, który jest tutaj z nami. Dziękujemy za modlitwę i obiecujemy z naszej strony także modlitwę do Boga Ojca. Tutaj zgromadzony, aby obchodzić jej święto.